tvpodkarpacie.pl. W sobotę policjanci pełnili służbę na terenie miasta Sanoka i około godziny 19, patrolując ulicę Krakowską, zauważyli pojazd marki Toyota, który bez włączonych świateł mijania pędził niemalże ulicą Krakowską. W związku z tym, że policjanci pełnili służbę radiowozem, który był wyposażony w wideorejestrator, udali się w pościg za tymże kierującym, nagrywając całe to zdarzenie. Kierujący został zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec powiatu sanockiego, którego stan trzeźwości budził wątpliwości u policjantów, w związku z czym zbadali go na urządzeniu kontrolno-pomiarowym i okazało się, że ma w organizmie ponad 2 promila alkoholu, no i na dodatek nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Mężczyzna za popełnione czyny odpowie przed sądem i to właśnie tam zostanie podjęta decyzja o karze dla niego. Niewątpliwie ta prędkość, o której mówimy, czyli niemalże 140 km na godzinę, dodatkowo brak włączonych świateł mijania, no i niewątpliwie oczywiście stan trzeźwości, to ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tak naprawdę mogło tam dojść do ogromnej tragedii, której skutki no, byłyby widoczne i odczuwalne przez wiele osób. Także na szczęście udało się tego uniknąć. Mężczyzna został zatrzymany, została udaremniona mu dalsza jazda, w związku z czym jego zachowanie nie zagrażało w dalszym ciągu innym osobom. tvpodkarpacie.pl